W Brookhaven RP do wyboru mam naprawdę bardzo dużo emotek, ale istnieje też wiele emotek, które są sekretne, które są ukryte i nie da się ich zobaczyć na pierwszy rzut oka. Dlatego w dzisiejszym odcinku pokażę wam właśnie te sekretne emotki i pokażę wam, jak ich użyć. Więc warto oglądać ten film do końca, bo jest tych emotek naprawdę bardzo dużo i są one naprawdę przeepickie. I zostawcie łapeczkę w górę i suba z dzwonkiem, ponieważ są to dwie bardzo ważne rzeczy. Tak będę tańczył, jeżeli zostawicie, słuchajcie, subika z dzwonkiem i łapeczkę w górę, ponieważ naprawdę bardzo mi na tym zależy. Więc dziękuję, jeżeli to zrobiliście. A teraz przechodzimy do pierwszej mega sekretnej emotki. Może zacznę od takich właśnie mniej znanych emotek. Musimy napisać na czacie I Danle przez 2e Wolf. I kiedy to napiszemy, to zobaczcie, jaka emotka nam się odpala. Tak jakby lewitowanie, no jest to naprawdę mega dziwne. Nie wiem za bardzo, co ta emotka oznacza, ale no jest to naprawdę mega kozackie. Myślę, że o tym nie wiedzieliście. Ej, co to jest? Od kiedy są takie niby banery na Brookhaven? Ej, w życiu tego nie widziałem. Widzieliście jakieś takie banery? Coś z minionkami? Co to ma w ogóle znaczyć? Ej, pierwszy raz to widzę, nie wiem, nie mam pojęcia. Dajcie znać w komentarzu, czy wy to zauważyliście. Ja nigdy czegoś takiego nie widziałem, to jest jakaś reklama minionków, what? Mega dziwne. Dobra, ale już wróćmy do emotek, a więc żeby odblokować kolejną emotkę, to musimy sobie wejść w katalog i wpisać sobie tutaj pewne ID. Ja już wam to ID podam, to jest 167442 146662. Możecie sobie teraz zatrzymać film i je sobie właśnie wpisać, więc proszę bardzo, klikamy Enter i proszę bardzo, musimy chwilkę poczekać i zaraz ta sekretna animacja powinna nam się odpalić. Okej, już mamy odpaloną tą sekretną animację, ale jak widzicie, nic się nie zmieniło, ale do krzasy, ponieważ kiedy się ruszymy, kiedy zaczniemy chodzić, to będziemy chodzić w naprawdę bardzo śmieszny sposób. Zobaczcie tylko na to. Czy wy to widzicie, jakby śmiesznie machamy tymi rękami? No jest to naprawdę przeepickie, mega fajna animacja, bardzo mi się podoba. Nie wiem, możecie w jakiś śmieszny sposób wykorzystać, czy do jakiegoś RP, czy po prostu się pobawić. To naprawdę mega fajna sprawa, myślę, że o tym nie wiedzieliście, ponieważ no, tak się mało kto właśnie wpisuje ID na jakieś animacje, nawet to tak to wygląda. Jest też kilka fajnych animacji właśnie po ID, dlatego wpiszmy sobie to. Kolejnym ID to jest 167, jest ono dosyć podobne. 167442098 68. Wpiszmy sobie to, proszę bardzo. I za chwilę ta animacja powinna nam się odpalić, o ile dobrze wpisałem. O, dobrze wpisałem ID. No więc tak to wygląda, zobaczcie. To jest animacja stania. Mamy tutaj tak rękę na bioderku, proszę bardzo. Jesteśmy tacy wygięci, jak taka trochę modelka. O, jeszcze mamy takie śmieszne chodzenie. To może tak bardziej animacja dla dziewczyn, chociaż no nie wiem, zależy to, czego potrzebujecie. Oczywiście chłopaki też sobie mogą korzystać, bo myślę, że dosyć fajna ta animacja, ale ma jeszcze ona taki jeden sekret, ponieważ kiedy sobie dłużej postoimy i nie będziemy się ruszać, to za chwilę odpali nam się coś sekretnego, dlatego poczekajmy chwilkę, nie możemy się w ogóle ruszać i zaraz odpali się też coś fajnego na tej animacji. O, zobaczcie, tutaj sobie rączką tak włoski poprawiamy i wysyłamy takiego busiaczka, co nie? Więc to jest takie trochę jak dla modelki, czy coś w tym stylu, ale oczywiście każdy sobie może z tego korzystać i jest to naprawdę bardzo fajna animacja. Kolejną animacją to w sumie jest animacja, też musimy sobie wpisać ID i też jest to dosyć podobne ID, 167442125 81. To jest to ID, proszę bardzo, wpisujemy je. Mam nadzieję, że dobrze wpisałem. I proszę bardzo, teraz kiedy skoczymy, to zobaczcie, jak śmiesznie skaczemy właśnie. Właśnie tak jakby tak nam się te ręce otwierają. No dziwnie to wygląda, ale ogólnie fajna animacja, taka skakania. I kolejną animacją jest to animacja pływania. Tak, możemy śmiesznie pływać, więc już wam to pokażę. Kolejny ID sobie wpisujemy, też bardzo podobne. 167442, czyli początek taki sam. I 17055. To jest ta animacja, proszę bardzo, wpisaliśmy sobie. I teraz kiedy skoczymy sobie do wody, widzicie, jest to takie nietypowe pływanie, ponieważ normalnie tak nie pływamy, tylko tak, no inaczej mamy te ręce ułożone i tak dalej. Nawet tak to właśnie wygląda, jest to naprawdę bardzo ciekawe pływanie i naprawdę bardzo fajnie ta animacja, uważam. A najlepsze to jest chyba to chodzenie, bo wygląda naprawdę bardzo, bardzo śmiesznie. Nawet no, myślę, że można sobie to jakoś fajnie właśnie wykorzystać i myślę, że tego nie zdaliście i jest to naprawdę bardzo fajna sprawa. Więc dobra, ja się tutaj zresetuję, żeby już nie być tych animacji, bo na razie ich nie chcę. Okej, i kolejną rzeczą, kolejną animacją sekretną, to musimy sobie wziąć domek. Nie wiem, może to być byle jaki domek, chociaż nie do końca byle jaki, bo on chyba musi mieć prysznic. Nie wiem, który domek ma prysznic, ale strzelę, że na przykład ten ma, bo ten jest dosyć duży i myślę, że on może mieć prysznic. Dobra, gdzie mamy łazienkę? O, tutaj, proszę bardzo. Jest nawet prysznic, a my teraz, słuchajcie, klikamy sobie E, żeby wziąć ten prysznic i teraz musimy sobie odpalić katalog. No i kiedy odpaliliśmy ten katalog, to proszę bardzo, wychodzimy z niego i mamy taką śmieszną animację właśnie mycia się, tyle, że my już nie jesteśmy pod prysznicem, co nie? Ja widzicie, po prostu tak się tutaj rękami dotykamy po całym ciele, ale nie jesteśmy pod prysznicem, więc to też można jakoś fajnie wykorzystać. Nie wiem jak w sumie, ale naprawdę bardzo fajna emotka. W ogóle też jest ciekawe, że tą emotkę możemy łączyć z innymi emotkami, na przykład ze śmiechem, albo no z każdą inną emotką po prostu i to jakoś to tak fajnie właśnie wtedy wygląda. O, na przykład płakanie wygląda tak, jakbyśmy coś do buzi sobie wkładali. Zobaczmy, jak wygląda tańczenie. O, tańczenie w miarę normalnie, no dobra, spoko. No więc tak jak widzicie, można to łączyć z jakimiś innymi emotkami i może wyjść coś naprawdę bardzo fajnego z tego. No więc ta emotka jest naprawdę bardzo ciekawa, a teraz musimy sobie jeszcze raz wejść do tego domu, tylko jak ja mam teraz tą emotkę usunąć? Może w ten sposób? Chyba tak? O nie, to nie zadziała. W takim razie chyba musimy po
prostu jeszcze raz ten prysznic odpalić czy coś. Ej, jak to wyłączyć? A, tak, po prostu musimy odpalić jeszcze raz prysznic. Albo nacisnąć spację i po prostu wtedy skłoczymy. No i wtedy nam się ta emotka wyłączy. Kolejną rzeczą to w sumie musimy sobie podejść do zlewu. To jest właśnie ta kolejna emotka, którą sobie odpalimy. No i znowu musimy zrobić to samo, czyli włączyć katalog, wyłączyć i proszę bardzo, teraz mamy taką emotkę takiego ruszania rękami przed nami właśnie. Tak to wygląda, nie wiem, można to też w różne sposoby wykorzystać i też to można właśnie łączyć z innymi emotkami, na przykład z tańcem, o, i wtedy tak to wygląda. No, jak tylko chcecie, to tak naprawdę można to łączyć. O, na przykład pajacyki przez to wyglądają bardzo dziwnie, albo jakieś inne emotki, no nie wiem, możecie sobie właśnie próbować. A więc spoko, jakbyście jakąś osobę na przykład spotkali na publicznym serwerze czy coś, to ona by się pewnie zastanawiała, jak wy to zrobiliście, że macie taką sekretną emotkę. No, a wy wtedy możecie napisać, że oglądaliście oczywiście Ercia. Dobra, a teraz słuchajcie, przechodzimy sobie do kolejnej emotki i teraz musimy sobie pojechać do fryzjera. I co to są za te billboardy na tym Brookhaven? One są dosłownie wszędzie. Ja nie wiem, kiedy to się pojawiło, bo ja nawet o tym nie wiedziałem, że tutaj są jakieś reklamy na tym Brookhaven. Dobra, mamy słuchajcie tego fryzjera. I w sumie zupełnie przez przypadek wziąłem pojazd, który będzie nam potrzebny, ponieważ potrzebujemy motor. I teraz z tym motorem musimy sobie podjechać tutaj, żeby właśnie dać sobie mycie głowy u tego fryzjera. O nie, czy oni to naprawili, widzowie? O nie, nie naprawili. Dobra, tak więc musimy sobie tą emotkę wziąć. O nie, i właśnie skoczyłem z motoru i się to wyłączyło, więc muszę to zrobić jeszcze raz. Wsiadamy na motor i musimy sobie wziąć tą emotkę, więc klikamy E, proszę bardzo. Teraz motor usuwamy i proszę bardzo, mamy taką emotkę. Jesteśmy totalnie wygięci w pół, nawet wygląda to naprawdę mega śmiesznie. I to już wam ostatnio pokazywałem, ale pokażę wam to jeszcze raz, bo w sumie być może jakieś osoby nie oglądały tego odcinka, jakiegoś tam poprzedniego. I słuchajcie, możemy sobie tutaj na przykład dać właśnie w ekwipunku, znaczy do naszego awataru, możemy sobie dać itemek łóżka. No i zobaczcie, tak to śmiesznie wygląda, jakbyśmy w łóżku leżeli. Ale nie musimy wcale tak tego łączyć, możemy po prostu, może tak to wyglądać. Oczywiście to też możemy łączyć z innymi emotkami i to już wygląda naprawdę bardzo śmiesznie, bo tutaj każda emotka jest bardzo pozmieniana. Jestem ciekawy, jak tańce wyglądają. Oh my god, jesteśmy mega wygięci. Wow, co to jest za taniec? Nie, no to jest niesamowite, ale mamy luz przez tą emotkę. O, co to w ogóle jest? Nie, no niesamowite, naprawdę. Jak to śmiesznie wygląda. Nie, no dobra, ja to wyłączam w takim razie. Jak się ja mam zresetować? A, no tak, spacją. I kolejnym taką w sumie dosyć sekretną emotką, ale jednak nie do końca. Nie wiem, być może o tym wiedzieliście. Musimy sobie napisać na krzacie yes i wtedy słuchajcie, właśnie kiwamy głową. Jest, jakby ktoś nie wiedział, to jest tak po angielsku. I wtedy właśnie kiwamy głową, że tak. Taką emotkę normalnie możemy sobie wziąć tutaj właśnie w emotkach. Tutaj możemy sobie, gdzie to jest? Tutaj, o, proszę bardzo, mamy yes i wtedy kiwamy tam emotkę, mamy też no i wtedy kiwamy właśnie, że nie. Być może o tym nie wiedzieliście, ale też możemy napisać na krzacie idk, czyli skrót od I don't know, czyli po angielsku to jest nie wiem. I wtedy macie właśnie takie ruchy rękami, że nie wiecie, co nie. Teraz zaraz przejdziemy sobie do tych może bardziej znanych emotek, ale być może o których nie wiedzieliście. Dlatego dajemy sobie na krzacie, piszemy AFK i wtedy dostajemy taką emotkę właśnie lewitowania i mamy takie ręce na bok rozłożone, tak więc tak to wygląda, ale nie możemy tego łączyć już z innymi emotkami, więc to jest pierwsza emotka. Kolejną emotką taką z krzatu to jest napisanie Wolf na krzacie i wtedy się tak kręcimy w kółko, więc to jest naprawdę bardzo fajna emotka i tutaj to też śmiesznie wygląda, kiedy sobie wsiądziemy na konia. O, zobaczcie, wtedy tak się na boki kręcimy i mega glikszujemy, więc to jest też akurat bardzo, bardzo fajne. No i myślę, że nieźle tutaj możecie graczy postraszyć albo potrolować, kiedy to właśnie będziecie robić. Też myślę, że niektórzy gracze, którzy nie znają tego sposobu, będą się zastanawiać, jak wy to zrobiliście. A, no tak, mam jeszcze taką jedną emotkę, gdzie musimy sobie pojechać do motelu. Musimy sobie zrobić pokój w motelu i zaraz wam pokażę, co tam musimy dokładnie zrobić. Wsiadamy sobie na kanapę i musimy sobie wziąć tą właśnie emotkę takiego leżenia. Teraz sobie usuwamy chyba. Usuwamy hotel, tak, proszę bardzo. No i tak to właśnie wygląda. Teraz mamy taką śmieszną emotkę właśnie takiego chodzenia sobie. Tak, jesteśmy mega wygięci, no i tak mega to nienaturalnie wygląda. I niby to możemy zrobić przez motel, ale w sumie to nie trzeba przez motel, bo możemy to zrobić przez dowolny domek, który ma właśnie kanapę w środku. I ostatnią emotką, którą przygotowałem na dzisiaj, to jest emotka, którą wam pokazywałem już wiele razy, ale być może mamy tutaj jakichś nowych widzów, więc jeżeli jesteś nowym widzem, to zostaw subika z dzwonkiem oczywiście. No jeżeli jesteś nowym widzem, to pewnie też nie wiesz o tym właśnie sekrecie, o tej sekretnej emotce, którą już pokazywałem wiele, wiele razy. Więc teraz słuchajcie, musimy sobie jechać do salonu gier, musimy sobie zagrać na tym automacie do gier. Klikamy katalog, wyłączamy katalog i proszę bardzo, teraz mamy taką emotkę chodzenia jak zombiak. Możemy sobie teraz zrobić skina zombiaka na przykład. O, włosy sobie usuńmy, no i proszę bardzo, tak możecie chodzić właśnie jak zombiak z taką sekretną animacją. Wygląda to naprawdę bardzo, bardzo fajnie. Oczywiście też tutaj nie możecie skakać, ale możecie tą animację łączyć z innymi, na przykład z tą, no ze wszystkimi animacjami oczywiście na Brookhaven. To były wszystkie emotki na dzisiejszy odcinek, mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. Zostawcie łapeczkę w górę, subskrybujcie kanał, dzwoneczkę, dobijamy razem 100 000 i do zobaczenia już jutro na kolejnym odcineczku, więc pa pa!